Witam wszystkich Państwa serdecznie na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 10 lipca 2023 roku. Witam serdecznie Pana Wójta Grzegorza Banaszkiewicza, Panią Skarbnik Małgorzatę Borową, mieszkańców, którzy oglądają nasze online wspólne posiedzenie komisji. Szanowni Państwo, podstawa prawna dzisiejszego naszego posiedzenia to jest artykuł 20 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 40. Na, po tej podstawie zostało zwołane wspólne posiedzenie komisji i planowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia. Punkt drugi, przyjęcie porządku posiedzenia. Punkt trzeci, omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Leszno na 2023 rok. Punkt czwarty, omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi warszawskiemu zachodniemu. Punkt piąty, omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia terminów płatności dla inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Punkt szósty, sprawy różne. Punkt siódmy, zamknięcie posiedzenia. I szanowni Państwo, radni, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem planowanego porządku obrad? Pan Janusz Biały. Jestem za przyjęciem porządku. Dziękuję bardzo. Pani Halina Dmoch. Jestem za przyjęciem porządku. Dziękuję bardzo. Dominik Michał jest za przyjęciem obrad. Pan Dariusz Iwanek. Jestem za przyjęciem porządku. Dziękuję bardzo. Pan Lesław Kuczyński. Jestem za przyjęciem planowanego porządku obrad. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Maj. Jestem za przyjęciem planowanego porządku. Dziękuję bardzo. Pani Marianna Malarowska. Jestem za. Dziękuję bardzo. I pan Krzysztof Michalski. Ja chciałem tylko o coś zapytać, bo tam nie słyszałem nic na temat wspólnej komisji kultury, edukacji oraz komisji skargi i wniosków. Dlatego, że wpłynęło pismo pani Dadacz od razu po naszym wspólnym posiedzeniu komisji, w którym wycofuje petycję. I ja w sprawach różnych po prostu odczytam tekst tego wniosku o wycofanie tej petycji z 2 stycznia i sprawa staje się bezprzedmiotowa. Rozumiem. To jestem za. Dziękuję bardzo. I tutaj przekazuję to wspólne posiedzenie komisji panu Tomaszowi Majowi. Proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu trzeciego. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Leszno na rok 2023. Proszę o wprowadzenie panią skarbnik. Dzień dobry Państwu. W budżecie gminy na rok 2023 dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o 40 tysięcy złotych. Po zmianie plan dochodów ogółem wynosi 89 263 421 złotych i 53 grosze. Dochody bieżące wynoszą 67 936 910 złotych i 3 grosze, a dochody majątkowe 21 326 511 złotych i 50 groszy. W dochodach bieżących w dziale 756 wprowadzono do planu kwotę 12 tysięcy złotych z podziałem na wprowadzenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w wysokości 2 tysięcy złotych, wpływów z opłat za ślub w plenerze w kwocie 4 tysiące złotych i wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych w kwocie 6 tysięcy złotych. W dziale 758 na podstawie przewidywanego wykonania zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 28 tysięcy złotych. Po stronie wydatków plan wydatków majątkowych zmniejszono i zwiększono jednocześnie o 12 tysięcy złotych, natomiast plan wydatków bieżących zwiększono o 40 tysięcy złotych. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 109 412 998 złotych i 80 groszy, w tym wydatki bieżące 68 257 220 złotych i 18 groszy, natomiast wydatki majątkowe 41 155 778 złotych i 62 grosze.
wydatkach bieżących w rozdziale 750-75 zwiększa się o 30 tysięcy złotych plan wydatków z przeznaczeniem na współorganizację imprezy plenerowej pod nazwą Powiatowy Ekopiknik i w rozdziale 921-95 wprowadza się do planu wydatków dotację celową w ramach pomocy finansowej dla powiatu warszawskiego zachodniego w kwocie 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla 94 dzieci z polskich rodzin mieszkających na Litwie w ramach kultury i krzewienia polskiego dziedzictwa narodowego. Natomiast po stronie wydatków majątkowych w rozdziale 402 w wyniku zakończenia realizacji zadań zmniejszono o 6 tysięcy złotych plan na dostawę i montaż automatycznej baterii do kompensacji energii biernej dla stacji uzdatniania wody w Czarnowie i zmniejszono również o 6 tysięcy plan na zakup i montaż szafy zasilania rezerwowego do stacji uzdatniania wody w Feliksowie. Natomiast w rozdziale 901 wprowadzono zadanie zakup pompy ściekowej w wysokości 12 tysięcy złotych. W załączniku numer 3, czyli w planie dotacji podmiotowej, wprowadzono dotację dla powiatu warszawskiego zachodniego w kwocie 1 milion złotych i 10 tysięcy złotych, a w załączniku numer 4, czyli porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, usunięto, wykreślono kwotę 1 milion złotych, którą przeniesiono do załącznika numer 3. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, zwracam się do wszystkich radnych. Czy są jakieś pytania do projektu tej uchwały? Ja mam pytanie. Proszę. Ile wynosił w takim razie, jak zwiększamy o 30 tysięcy, to ile mieliśmy pierwotnie zaplanowane na ten ekopiknik? Znaczy na ekopiknik nie mieliśmy. Znaczy to w ogóle w rozdziale 750. Chodzi o rozdział 750-75. Nie. Ja mam pytanie. Proszę. Odnośnie dofinansowania dzieci mieszkających na Litwie. Czy ta liczba dzieci zwiększa się co roku, czy zawsze jest ta sama? Znaczy my wprowadziliśmy teraz zgodnie z otrzymanym pismem od starostwa. Musiałabym sprawdzić, jaka była liczba w zeszłym roku. Na spokojnie, bo chodzi mi, jakie jest zainteresowanie tym programem. Z tego, co pamiętam, tam nie było jakichś takich, nie ma chyba takich większych różnic, jeśli chodzi o tą liczbę dzieci. Wydaje mi się, że tam zawsze około setki. No tak mi się też wydaje, tylko że mówię, że co roku dofinansowujemy ten pobyt i ciekawy jestem właśnie, czy po prostu to się zwiększa, czy jest jakaś stała liczba tych zainteresowanych osób. Sprawdzimy do sesji, zapytamy o powiecie, ile to jest. I mam jeszcze odnośnie tej pompy, zakup pompy ściekowej, to jest tutaj na naszą fabryczną? To jest do przepompowni, tak? Ścieków surowych. Tak, to tak jak pamiętam, to jest rezerwowa jakaś taka pompa. Aha, w razie czego. Okej, dobra. Nie mam pytań. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania do tego projektu uchwały? I widzę, nie słyszę. Wobec tego poproszę o zaopiniowanie. Zwracam się do członków Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji. Nie, z nami dalej nie ma. Pani radna Jolanta Malarowska. Jestem za. Dziękuję. Pan przewodniczący Michał Dominiak. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Dariusz Iwanek. Pozytywnie opinię. Dziękuję uprzejmie. Ja, Tomasz Maj, również pozytywnie opiniuję projekt tej uchwały. Czterech członków komisji uczestniczących w obradach pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Leszno na rok 2023. W związku z tym przechodzimy do punktu czwartego. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi warszawskiemu zachodniemu. I szanowni Państwo, przed chwilą była mowa właśnie o tej pomocy finansowej dla dzieci z polskich rodzin mieszkających na Litwie. Czy są jeszcze jakieś pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym przechodzimy do zaopiniowania projektu tej uchwały. Zwracam się do członków Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji. Pani radna Jolanta Malarowska. Pozytywnie opiniuję. Dziękuję uprzejmie. Pan przewodniczący Michał Dominiak. Pozytywnie opiniuję. Dziękuję. Pan radny Dariusz Iwanek. Również pozytywnie opinię.
Dziękuję uprzejmie. Ja, Tomasz Maj, również pozytywnie opiniuję projekt tej uchwały, czyli 4 członków komisji uczestniczących w obradach pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi warszawskiemu zachodniemu. Przechodzimy do punktu 5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia terminów płatności dla inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Tą uchwałę podejmujemy co roku i mam pytanie, panie wójcie, czy coś się zmieniło w zapisach? Rozumiem, że oprócz zmian w wykazie inkasentów dla poszczególnych sołectw, czy są jakieś inne zmiany? Ja mam pytanie odnośnie tej uchwały tutaj do załącznika numer 1, pozycja 7. No to, bo czy Konrad Kowalewski, a on jest dalej sołtysem i inkasentem? To znaczy nie słyszałem, że Konrad Kowalewski nie jest sołtysem. No, ale czyli on dalej obsługuje Leszno Południe, Północ i Wschód, tak? Jak pełni tą funkcję? Tak, ponieważ my ewidencji podatkowej nie możemy prowadzić dla sołectw, tylko prowadzimy dla miejscowości, czyli jest jedna miejscowość Leszno i dlatego musimy jednego inkasenta określić. Okej. Okay. Miejscowości Leszno. Ja wiem, tak, ale dlatego wolałem się dopytać. Ale chyba już tam nie mieszka. Gdzie mieszka? Teraz tak? To mieszka gdzieś indziej, tak? A. Aha. Dobrze, szanowni państwo, czy są jeszcze jakieś pytania do projektu tej uchwały? Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym przechodzimy do zaopiniowania projektu tej uchwały. Zwracam się do członków Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji. Pani radna Jolanta Malarowska. Pozytywnie opiniuję. Dziękuję uprzejmie. Pan przewodniczący Michał Dominiak. Pozytywnie opiniuję. Dziękuję uprzejmie. Pan radny Dariusz Iwanek. Również pozytywnie opiniuję. Dziękuję uprzejmie. I ja, Tomasz Maj, również pozytywnie opiniuję projekt tej uchwały, czyli 4 członków komisji uczestniczących w obradach pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia terminów płatności dla inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. I przekazuję głos panu przewodniczącemu Rady. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, zgodnie z porządkiem obrad jesteśmy w sprawach różnych i tutaj, tak jak wspomniałem na wstępie, wpłynęło pismo od pani Agnieszki Dadacz, znaczy właścicielki niepublicznego przedszkola terapeutycznego Logopedika, i to pismo jest związane z petycją, która wpłynęła do urzędu w styczniu odnośnie powołania szkoły podstawowej. Tak, w Czarnowie. I w związku z tym spotkaniem, znaczy wspólnym posiedzeniem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Edukacji, która odbyło się w poniedziałek, wpłynęło pismo do urzędu i odczytam treść tego pisma. W odniesieniu do zagadnień poruszanych podczas posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która odbyła się w dniu 3 lipca, informuję, iż rezygnuję z poszerzenia działalności o szkołę podstawową, a tym samym z wynajmu dodatkowych pomieszczeń mieszczących się w budynku gminnym znajdujących się w miejscowości Czarnów 8. I w związku z tym petycja, którą wnosiła pani Agnieszka Dadacz wraz z rodzicami przedszkola Logopedika staje się w tym czasie bezprzedmiotowa i nie będziemy podejmowali uchwały ani innych czynności. Natomiast tutaj mam prośbę do pana przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, albo też ustosunkował się na posiedzeniu, mamy 3 miesiące odnośnie tej drugiej petycji mieszkańców wsi Czarnów, tak,
którzy złożyli to podpisy, gdyż no, tą petycję też musimy opublikować na stronie. No i mamy 3 miesiące na rozpatrzenie. Już wiemy, jaka będzie procedura, tak, i jaka decyzja komisji. Natomiast wszystkie te względy formalne wynikające z KPA musimy zachować. To poproszę pana przewodniczącego o dopilnowanie tego, dobrze? No dobrze. Tak. Mamy w tej chwili wakacje i tak myślę, że na początku września na pewno zrobimy posiedzenie komisji. Bardzo dobrze. 28, jeżeli nic się nie zmieni, spojrzę jeszcze w kalendarz, sierpnia planujemy sesję kolejną, więc jeżeli będzie wola, to na poniedziałkowej wtedy w komisji może to stanąć. Teraz zobaczę. Michale, 28 sierpnia. Sierpnia, tak. Sierpnia. Nie, przepraszam, to przepraszam, 27 sierpnia. To jest środa, czyli w poniedziałek byłaby komisja. Jeżeli nie wypadnie nam coś nadzwyczajnego, że będziemy musieli zwołać sesję, tak? Zmiana do budżetu czy inne. Poczekaj. Ojejku, ja na wrzesień poszedł. Dobrze, na pewno macie rację, bo ja jestem we wrześniu, więc... Więc we wrześniu to będzie... Poniedziałek, sierpień, wtorek... 30 sierpnia. 30 sierpnia, jeżeli oczywiście nic nam nie wypadnie, tak? Bo... Więc 28 było wspólne posiedzenie komisji, a 30 sierpnia byłaby sesja. Chyba że jakieś zmiany do budżetu będą, nie wiem, przetarg jakiś rozstrzygniemy. Nie wiem, jakie tam. Tak wygląda na razie harmonogram, a on jest elastyczny. Dostaniemy więc... jakieś wysokie dotacje. Na albo jakąś, tak, dostaniemy worek pieniędzy, takie 10 milionów na szkołę w Zaborowie. Ja bym już nie narzekał na to szkołę w Zaborowie, bo dostaliśmy na nią 6 milionów, a budujemy ją za niecałe 12. Także no ponad połowę kwoty uzyskujemy ze środków zewnętrznych. To bardzo dobry wynik jest. Tak, proszę, pan Jarosław Kuczyński. Jeszcze mam takie pytanie a propos jeszcze Czarnowa. Czyli rozumiem, że skoro pani dyrektor szkoły wycofała się z zorganizowania szkoły, ale rozumiem, że przedszkole zostaje. Czyli, na górze mamy dalej przedszkole, ale dół nam, że tak powiem, szkoła odpuści. Czyli nie będzie rozbudować szkoły, tylko przy szkole zostaje. Dobra, okej. Nie będzie rozszerzała pani dadacz działalności o szkołę podstawową, zostaje dalej terapeutyczne w szkole logopedika. Super. Przynajmniej taki stan jest na dzisiaj. Jeszcze tutaj a propos naszych rozmów z mieszkańcami podczas posiedzenia Komisji Petycji, tam ja deklarowałem, że w najbliższych dniach będzie ekspertyza dotycząca budynku po bibliotece, nazwijmy tak, po świetlicy. No mimo, że tutaj pani Agnieszka Dadacz wycofała tą swoją petycję i wniosek o wynajem dodatkowych pomieszczeń pod szkołę, którą miała tam zamiar prowadzić, to ta ekspertyza i tak powstanie, bo uważam, że dobrze, żebyśmy wiedzieli, w jakim stanie jest ten budynek, bo tam też przecież można by było ewentualnie jakąś działalność planować. Także do końca tego tygodnia będę miał ten dokument i na pewno państwu przekażę informacje co do ustaleń wynikających z tej ekspertyzy. Dobrze, dziękuję. I ja jeszcze tutaj odczytam jeden wniosek, bardzo krótki. Odnośnie pani, to jest wniosek pani Sołtys, pani Bień, że prosi, aby przeanalizować możliwość wykonania przejścia dla pieszych na wysokości Biedronki. To jest taki wniosek pani Sołtys. Ja go powiedziałem, że odczytam i na sesji również zostanie w sprawach różnych odczytany.
Dobrze. Dobrze, no rozumiem, że no to jest wniosek też jakby no do mnie skierowany, no bo to urząd ma instrumenty do tego, żeby takie działania podjąć. Oczywiście to sprawdzimy, natomiast tam chyba jest problem taki natury formalnej bardziej. Nie wiem, czy zarządca drogi będzie chciał ten temat poruszać ze względu na usytuowanie sąsiedniego przejścia, jak również sąsiedztwo skrzyżowania. To może, no może być z tym problem, ale taki oczywiście natury formalnej. Natomiast będziemy to sprawdzać. Szanowni Państwo, czy w sprawach różnych, proszę, pan Tomasz Maj. Ja mam, panie wójcie, interpelację. Uprzejmie proszę o zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych w budżecie na 2023 rok i opracowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów gminy Leszno za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe i artystyczne. Jak szanowni państwo pamiętacie, od 2016 roku wspieramy stypendiami młodzież uzdolnioną lub ci, którzy bardzo dużo pracowali na swoje wyniki sportowe. Bardzo ich cenimy za to i doceniamy właśnie stypendiami. Ja w 2016 postulowałem również o stypendia naukowe, ponieważ wydaje mi się, że też mamy takie osoby na terenie naszej gminy, które zasługują na to docenienie, a wkładają nie mniej, a może nawet trochę więcej pracy w to, by te osiągnięcia właśnie w różnych dziedzinach, jeśli chodzi o naukę, osiągać. I chciałbym, żebyśmy właśnie te talenty i ich ciężką pracę również doceniali. Myślę, że wrzesień to jest, no niestety te, jeśli chodzi przynajmniej o osiągnięcia takie na poziomie szkół podstawowych, średnich, to zwykle dzieją się w tym roku szkolnym, tak? To są przeprowadzone różne konkursy właśnie w tym czasie i tak dalej, więc myślę, że po zakończeniu każdego roku szkolnego wrzesień byłby najlepszym miesiącem, kiedy takie stypendia moglibyśmy przyznawać. W związku z tym prosiłbym o ewentualne przygotowanie takiego projektu uchwały, może właśnie na tą sierpniową sesję. Tak jak mówię, no wtedy nie udało się, zostały tylko i wyłącznie podjęta uchwała o stypendiach sportowych. W związku z powyższym wnioskuję, tak jak na początku, wiele osób już w zeszłym roku, w tym roku szkolnym, ale w zeszłym roku kalendarzowym rozmawiało ze mną na ten temat. Ta grupa, namawiałem ich do napisania petycji. Nie wiem, ta petycja chyba do końca nie powstała. Próbowałem też rozmawiać o tym z Radą Rodziców. Niestety no nie wyrazili chęci na kontakt i rozmowę o jakichkolwiek sprawach związanych na przykład ze szkołą podstawową w Lesznie. W związku z tym, że teraz w czerwcu również naprawdę kilkadziesiąt osób zwróciło się do mnie z prośbą o taką interpelację, w związku z tym zgłaszam ją. To jest jedna jakby moja interpelacja, natomiast druga dotyczy analizy sytuacji na ulicy Księdza Raczkowskiego w Lesznie. Nie wiem, czy państwo wiecie, to jest taka dość niewielka uliczka. Kiedyś to była uliczka obok tak zwanego Polkatu, teraz tam siedzibę Mastyrnet. Uliczka jest dwukierunkowa, z tym, że po jednej stronie tej uliczki w ciągu dnia w zasadzie na stałe są zaparkowane samochody. Są to pewnie również samochody pracowników Styrnetu, ale zapewne nie tylko. Myślę, że wielu mieszkańców, którzy korzystają chociażby z Żabki czy z gabinetu optyka, również pozostawia tam samochody. W związku z tym jeden pas jest zwykle dość szczelnie zajęty przez parkujące samochody, a przypominam, uliczka jest dwukierunkowa. W związku z tym po tym jednym pasie poruszają się samochody w jednym i w drugim
kierunku. Czasami sytuacja wygląda tak, że jest zablokowana ulica Warszawska, czyli DW 580, ponieważ kierowcy nie mogą skręcić właśnie w tą ulicę w lewo z 580 i w Księdza Ręczkowskiego, bo stoją tam inne samochody na tym jedynym pasie, który nie jest zablokowany parkującymi samochodami. Proszę wobec tego o analizę tej sytuacji i może skłonienie się na przykład do wyznaczenia tej uliczki zmiany organizacji ruchu na uliczkę jednokierunkową. Bo jak wiemy, no, miejsc parkingowych w Lesznie nie jest aż tak dużo. Ja rozumiem potrzeby i pracowników, i mieszkańców, którzy chcą korzystać ze sklepów czy z innych miejsc usługowych. Natomiast może to będzie rozwiązanie sytuacji, jeśli chodzi o ruch drogowy na tej uliczce. No na razie z tego co wiem, żadnych większych kolizji nie było, natomiast no, ruch jest tam utrudniony i często jest taka właśnie sytuacja, gdzie samochody no, albo cofają, albo przepychają się w tej uliczce, wjeżdżają na chodniki. Myślę, że możemy przeanalizować tą sytuację i spróbować ją rozwiązać. I trzecie moje, to już jest pytanie. Odnosi się o, rozmawialiśmy kiedyś na komisji lub sesji o wjazdach na posesję z drogi 580. Czy gmina podjęła jakieś działania w tym kierunku, żeby zwiększyć jakby tą liczbę tych wjazdów w lewo, szczególnie na posesję, gdzie niegdzie mieszkańcy nie mają takiej możliwości, żeby na własną posesję skręcić we wjazd z pasa w lewo. Muszą jechać gdzieś dalej, zawracać i dopiero wracać na swoją posesję. Ja wiem, że nie we wszystkich przypadkach zapewne będzie taka możliwość. Natomiast wiem też, że wiele wniosków, które były w trakcie jakby, nie wiem, wykonania w zasadzie tej ulicy, bo z projektem to chyba nikt mieszkańców z tego przynajmniej co mi mówili nie zapoznawał. Natomiast w trakcie wykonania zostało odrzuconych. Gmina też w żaden sposób wtedy nie poparła mieszkańców i wiele takich wjazdów po prostu jest dla mieszkańców zablokowanych. Jest podwójna ciągła lub pojedyncza ciągła. A myślę, że w wielu tych miejscach można by było jednak z MZDW ustalić, że ten wjazd jest tam możliwy. Dobrze, jeśli chodzi o to pytanie ostatnie, to ja porozmawiam z moim zastępcą, jak wróci ze zwolnienia, no, który się sprawami dróg zajmuje i przekaże informacje, co w tej sprawie zostało zrobione, bądź co będzie zrobione, ale to musimy poczekać do przyszłego tygodnia, niestety jest na zwolnieniu. Dobrze, natomiast jeśli chodzi o interpelację, to tak, no ten temat stypendiów za osiągnięcia naukowe, artystyczne, no to, tak, to do mnie też takie sygnały dochodzą. Tutaj przeanalizujemy sprawę pod kątem finansowym, oczywiście z panią skarbnik i no myślę, że to jest dobry kierunek, oczywiście. Jak tylko te nasze tutaj wyliczenia będziemy mieli, to zapoznam Państwa z tym. Natomiast no, projekt uchwały to pewno też no, wymaga zmiany regulaminu, tak, udzielania tych stypendiów, no ale czasu trochę jeszcze na to jest, więc to jak najbardziej jest to temat, którym warto się zająć. I trzeci temat? Dobrze. To znaczy problem jest rzeczywiście dostrzegalny, tak? No ja też tą ulicą czasami jeżdżę, wiem jak to wygląda, natomiast no to jest takie no pokłosie tego, że no tutaj w centrum jest mało miejsca do parkowania w ogóle, tak? I to rzeczywiście
parkowanie tam może stanowić uciążliwość, ale też no, musimy zrozumieć mieszkańców i pewno pracowników firmy, no, że rzeczywiście tego miejsca jest mało. Dobrze, zrobimy taką analizę, przyjrzymy się tej sprawie i porozmawiamy, jak jakieś wnioski będę mógł Państwu przedstawić. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, czy są pytania? Pan Lesław. Tylko jedną rzecz, że tutaj przyznaję rację Tomkowi, że jeden kierunek by na pewno uzdrowił wtedy, czy ludzie, którzy tam chcą, muszą, czy po prostu pod sklep chcą podjechać, wiedzieliby, z której strony się wjeżdża. Błyskawicznie by się ludzie nauczyli i to by rozwiązało, bo tutaj największy problem jest wtedy nie jak ci ludzie stoją, żebym po prawej stronie ulicy patrząc od strony Wojska Polskiego, jak nagle podjeżdża samochód dostawczy do Żabki, staje przy sklepie, no i wtedy jest totalna blokada. I wtedy ten samochód musiałby albo gdzieś dalej wjechać, no ale to wtedy by z kolei robił się korek z drugiej strony i nie blokowałby głównej arterii, czyli ulicy Sochaczewskiej. Dzięki. Pani Marianna Malarowska, proszę. Ja mam pytanie, czy są już jakieś znane terminy, kiedy zacznie rozpocznie się inwestycja budowy na razie drogi do tego budynku wielofunkcyjnego? Nie, pani Olu, trudno mi teraz powiedzieć. To znaczy rozumiem, chodzi o nie wiem, przekażę państwu informację na sesji, dobrze? Szanowni państwo, czy są pytania w sprawach różnych? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 7. Zamykam wspólne posiedzenie komisji w dniu 10 lipca i zapraszam na sesję w środę. 17:30.